Polacy nie dowierzają informacjom o wysokości średniego wynagrodzenia w naszym kraju. Wniosek jest przytłaczający: nawet lepiej zarabiającym rodakom trudno zobaczyć opisywaną średnią w portfelu. Polacy weryfikują najnowsze wskazania Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie TZW. Średniej krajowej pensji. Zaznaczmy, że ów wskaźnik nie jest liczony w małych przedsiębiorstwach, zatrudniających mniej niż 9 osób. Średnia krajowa najwyższa w historii, a na forum wrze. Nie zmienia to faktu, że najnowsze średnie są przedmiotem wielu agresywnych komentarzy. Widząc, jakie są średnie zarobki Kowalskiego, można dojść do wniosku, że nasza gospodarka rozwija się wspaniale. Z dzisiejszego artykułu mani.pl dowiadujemy się, że średnie wynagrodzenie w sektorze średnich i dużych firm w grudniu poprzedniego roku po raz pierwszy przekroczyło 5000 zł brutto. Oficjalny wynik GUS to niespełna 5275 zł. Po odjęciu składek pracownika na rękę średnio zarabiającemu Kowalskiemu zostaje 3742 zł. Wyliczenia dotyczą zatrudnionych na umowę o pracę. Dalej czytamy, że średnia pensja urosła w poprzednim roku o ponad 6%. Jest to dobrym wynikiem, choć nie brakowało prognoz, których szacunki wzrostu wynosiły od 7 do 8%. Wniosek jest taki, że Polacy ze średnimi pensjami po raz pierwszy przebili psychologiczną barierę 5000. Złoty mniej pocieszająca wiadomość jest taka, że grudniowy wynik podkręciły premie, które w sektorze średnich i dużych firm są licznie przyznawane właśnie na koniec roku. Komentujący na forum portalu są zdziwieni i poirytowani taką informacją. Wiele opinii jest w tak negatywnym tonie, że nie nadaje się do publikacji. Poniżej przytaczamy jedynie te najbardziej przyzwoite. Pracuję w dużej firmie i jakoś nie widziałem w portfelu takiej kasy. Kolejne kłamstwo propagandy sukcesu, napisał jeden z internautów. Kogo znam, to na oczy nie widział 5000 pracy. Jeszcze musi się prosić o wypłatę, takie są realie. Czytamy. Totalne kłamstwo. Napisał wprost kolejny z internautów. Widać, jak zarabia kasta. Średnią bierze się z jednego sędziego i jednego pracownika produkcji, a powinno być tych pracowników STU. Czytamy. Sprawa średniej krajowej pokazuje też, jak w soczewce, problem wysokiego opodatkowania pracy. Wskazany 5275 zł to kwota brutto dla pracownika, on sam na rękę dostaje poniżej 4000. Złoty, ale przecież koszt jego pracy jest dla firmy większy. Koszt pracodawcy wynosi w tym przypadku 6355 zł.